Słup załadunkowy, podcimber, śrubowy, nie łańcuchowy, bezpieczny, wyrzut na lewą stronę, włączanie manualne, podchodzi pracownik, załaduje cymbel, naciska przycisk powodujący uruchomienie śruby, śruba podnosi cymbel. Za pomocą chwytaków wyładunek w takiej pozycji spada farsz do mieszałki lub do nadziewarki. Po opróżnieniu cymbra pracownik lub operator maszyny podchodzi, naciska przycisk powodujący cofnięcie śruby, a zatem opuszczenie cymbra. Cymbel, gdy znajduje się na dole, na kółkach, włącza się różnicówka i wyłączanie automatycznie maszyny. Wszystkich zainteresowanych tą konstrukcją zapraszam na stronę www.bama2.pl lub pod numerem telefonicznym, wszelkie informacje 608 407 500. Dziękuję.